Dziś opowiem Wam o 5 gadżetach, z których korzystam, które pomagają mi być troszeczkę bardziej zero waste. Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. A więc dzisiaj troszeczkę inny film, nie będzie to przepis, ale opowiem Wam o 5 gadżetach, 5 przedmiotach, z których korzystam, dzięki którym troszeczkę mniej produkuję śmieci, troszeczkę mniej produkuję plastiku i po prostu to są tacy moi pomocnicy. A więc bez przedłużania przechodzimy do pierwszego gadżetu. Pierwszą rzeczą, którą ostatnio odkryłam i w której się naprawdę zakochałam, jest to Naturura. Naturura jest to taka turystyczna, przenośna słomka metalowa, która się składa. O, właśnie wyciekła mi z niej woda, bo przed chwilą ją umyłam. Tak się ją składa w ten sposób i wkłada się z powrotem do pojemniczka. W ten sposób możecie wszędzie ją ze sobą zabrać i gdy macie ochotę na coś do picia na mieście i serwują Wam po prostu jakąś plastikową słomkę, możecie powiedzieć: nie, 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 nie chcę tego plastiku, mam swoją Natururę. Więc jest to naprawdę mega, mega spoko rzecz. Malutkie, zgrabne opakowanie, zmieści się do każdej torebki, do każdego plecaka. Po prostu możecie zabrać to ze sobą wszędzie. Jest to coś mega ciekawego. Ma też tutaj takie gumowe końcówki i dzięki nim no, nie macie takiego uczucia, wiecie, metalu na ustach. Jest to bardzo przyjemne, no bo jest to taka gumeczka. Jeśli ktoś lubi gryźć tradycyjne słomki plastikowe, a znam takie osoby, które po prostu notorycznie je gryzą, no to taką Naturę też możecie pogryźć i nic Wam się nie stanie. Więc ja bardzo polecam. Kolejną rzeczą, kolejnym przedmiotem jest kubek Stojo. Stojo, Stojo, kurczę, do końca nie wiem. Ale jest to taki gumowy, fajny kubek. Możecie tutaj wziąć coś ciepłego, coś zimnego ze sobą, gdy wychodzicie z domu, ale nie tylko. Coraz więcej restauracji, coraz więcej kawiarni pozwala Wam użyć jakby własnego kubka. Jeśli na przykład zamówicie kawę, to możecie poprosić, poproszę o nalanie kawy do mojego własnego kubka. I dzięki temu nie będziecie produkować śmieci w postaci kubków do kawy i tego typu rzeczy. Częstym problemem dla mnie i rzeczą, która naprawdę sprawiała, że moja motywacja, by brać ze sobą kubek na miasto, żeby po prostu z niego skorzystać, było to, że te kubki zazwyczaj, kurczę, w torebce damskiej naprawdę potrafią zająć sporo miejsca. Potem się walają, obijają o wszystko i nie jest to fajne. Po prostu zajmują za dużo miejsca. Ale ta firma Stojo wymyśliła coś super, ponieważ gdy skończycie pić, wystarczy go po prostu w ten sposób złożyć. I wtedy ta osłonka, dzięki której nie parzą Was ręce, to po prostu ląduje w to miejsce, no i kubek jest złożony. I to naprawdę zajmuje mega, mega, mega mało miejsca i jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Stojo, Stojo, nie wiem jak to wymówić, bardzo Wam polecam. I kolejną rzeczą, to nie jest w sumie jakaś konkretna rzecz danej firmy, ani nic, jest to po prostu torba na zakupy. Ja tu mam taką fajną, którą dostałam od znajomych, Bób, Humus, Włoszczyzna. Bardzo lubię tą torbę. I ja po prostu staram się naprawdę za każdym razem, gdy wychodzę i nawet nie mam zamiaru robić zakupów, mieć ze sobą w torebce jakąś torbę. Dzięki temu, gdy nagle okaże się, że kurczę, muszę coś kupić, muszę zrobić zakupy i tego nie zakładałam, mam ze sobą torbę na zakupy, żeby nie brać tych foliówek okropnych w sklepie, obojętnie czy są one tam napisane, że są biodegradowalne, czy jakieś tam. Nie obchodzi mnie to, mam dużo takich toreb, polecam Wam, żeby również sobie to wpoić i mieć taki nawyk brania czegoś własnego. Bardzo często idziemy do sklepu i jeśli za każdym razem mielibyśmy brać jedną czy dwie foliówki, to w bardzo szybkim czasie no, będziemy mieć naprawdę świetną kolekcję plastiku w naszym domu. Przynajmniej gdy tworzyłam przepisy do mojej książki, to naprawdę no, bardzo dużo piekłam różnych ciastek, ciast, takich tam różnych wymysłów. Naprawdę ta mata
pozwoliła mi, żeby nie korzystać tak często z papieru do pieczenia. Jest wielokrotnego użytku, tą kupiłam chyba ponad rok temu, może nawet 2 lata temu, w Lidlu bodajże. Tak na dobrą sprawę nie jest to tylko i wyłącznie oszczędność, jeśli chodzi o marnowanie tego papieru do pieczenia, który naprawdę często wykorzystujemy na raz, bo na przykład coś nam się wyleje, jest już taki obtłuszczony ten papier, no to zazwyczaj go wyrzucamy. A tutaj nie dość, że tą matę po prostu myjemy, można ją umyć w zmywarce nawet, to jeszcze po prostu nie kupujemy tego papieru, co też jest w pewnym sensie jakąś oszczędnością nie tylko tego samego papieru, ale również pieniędzy. Jeśli będziecie w stanie dorwać gdzieś takie maty silikonowe przez internet na pewno, ale czasem pojawiają się w Lidlu, może nawet w Biedronkach, więc ja Wam bardzo polecam, wielokrotnego użytku i naprawdę super, super rzecz. Tutaj nic nie przywiera, nic się nie przykleja, więc dlaczego by nie przerzucić się na takie coś? Rzeczą nie do końca codziennego użytku, ale bardzo przydatna teraz w okresie takim grillowym i w okresie wakacyjnym, takie biodegradowalne sztućce i talerzyki. Na przykład te sztućce są wykonane z drewna, a te talerzyki są wykonane z trzciny cukrowej. I coraz częściej pojawiają się takie rzeczy i nie mówię tutaj o specjalistycznych sklepach turystycznych, tylko po prostu w Lidlach i w Biedronkach. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem na piknik, imprezy w plenerze byłoby no, to, żeby zabrać ze sobą sztućce, żeby zabrać ze sobą swoje własne talerze, ale wiadomo, nie zawsze jest to takie proste, potrafi być to ciężkie, nie chcemy brać ze sobą nie wiadomo ilu rzeczy, albo po prostu nie mamy takiej możliwości, to wtedy to jest według mnie zdecydowanie mniejsze zło. Wiadomo, że te rzeczy się wyrzuca, są to jednokrotnego użytku talerzyki i sztućce, niemniej jest to w moim mniemaniu zdecydowanie lepsze niż plastikowe sztućce i plastikowe talerzyki. Więc jeśli będziecie robić grilla, pamiętajcie o tym, że można inaczej. Ja do końca nie pamiętam, ile to kosztowało. Możliwe, że około 5 zł. Naprawdę dawno temu kupiłam sobie taki zestawik właśnie na zaś, żeby w sytuacji, w której zbliża się nagle jakiś spontaniczny grill, spontaniczne wyjście, coś w plenerze, żeby mieć to zawsze przy sobie w domu, żeby potem się nie musieć stresować i nie wybierać po prostu tego plastiku. W sumie wiecie co, po nagraniu tego filmu zdałam sobie sprawę, że nie pokazałam Wam jeszcze tak kompletnie wszystkich rzeczy, bo przypomniało mi się nagle, że jeszcze kilka fajnych przedmiotów mam. Otóż tradycyjnie, co Was raczej nie zdziwi, mam dzbanek do filtrowania wody, tak by starać się przynajmniej kupować troszeczkę mniej takiej butelkowanej. Mam również przeróżne butelki, żeby zabrać ze sobą wodę lub jakieś napoje. No a jeśli chodzi jeszcze o takie kosmetyczne rzeczy, to mam na przykład patyczki do uszu, bambusowe, biodegradowalne, takie oto bardzo ładne. To też jest fajna opcja, ponieważ ta plastikowa część jest bambusowa i w pełni to się po prostu rozkłada. I mam jeszcze bambusowe szczoteczki, te są akurat nowe, nie będę Wam pokazywać używanych, ale to jest właśnie szczoteczka bambusowa. Po kilku godzinach nagle mi się przypomniało, że jeszcze mam kilka rzeczy. Możliwe, że jeszcze coś bym znalazła, ale poprzestajmy już na tym. A więc to wszystko na dzisiaj. Tutaj przedstawiłam Wam pomocników w drodze do bycia bardziej eko i zero waste. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy korzystacie z podobnych przedmiotów, albo może chcecie mi polecić coś fajnego, co koniecznie muszę mieć, co kompletnie zmienia życie. Ja bardzo chętnie się dowiem, jakie są Wasze typy i z czego Wy korzystacie. I mogę Wam już w końcu ogłosić, że zapisy na indywidualne diety już są. Już można się zapisywać i można być moim podopiecznym i pomogę Wam osiągnąć Wasze dietetyczne cele, więc wejdźcie na www.dietaroślinna.pl, no i się pospieszcie, jeśli chcecie, bo mój czas jest też ograniczony i nie będę mogła, że tak powiem, wziąć pod swoje skrzydła z pewnością wszystkich, więc
Zapraszam Was bardzo serdecznie i niebawem pojawią się gotowe jadłospisy, które będzie można zakupić, ale musicie mi jednak dać na to więcej troszeczkę czasu. Wolę zrobić coś dobrze i zrobić to troszeczkę później, aniżeli zrobić coś na szybcika. To po prostu nie jest mój styl. Więc widzimy się następnym razem. Jeśli chodzi o moją książkę, która jest tam widoczna tutaj w rogu, tak sobie tam odpoczywa, to możecie nadal ją zakupić albo na mojej stronie, albo na stronie Empiku. Linki znajdują się poniżej, więc widzimy się następnym razem. Pa, pa!